witajcie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Space Flight Simulator. No i dzisiaj wylądujemy sobie na Księżycu, więc kupiłem sobie trochę nowych paków, więc się nie zdziwcie, że tak to fajnie wygląda. Co to jest za czopek? Nie pamiętam, że coś takiego budowa. Czopek, Mister Bomba. Czekaj, czopek, co to jest? Bomba fantastyczna. Dobra, nieważne. Jaki ja jestem głupi. A w sumie może najpierw zbudujmy sobie jakąś rakietę. Nie wiem. To na pewno tu tak być nie może. Czekaj, bo to jest silnik tytan czy jastrząb? To jest tytan, więc stopy nic nie pomogły do lądowania, więc... Boże, czemu ja powtarzam ciągle słowo więc? Nie wiem. Przeróbmy trochę tą rakietę. Dobra, najpierw sobie całą usuńmy i teraz coś nowego zbudujemy. No, i teraz nasza rakieta jest gotowa. Tylko trzeba teraz usunąć to. No i trzeba teraz zapisać ten projekt jako... Wiem, że zapisuję to po raz 10. No ale nieważne, startujemy. Dzisiaj sobie na Księżycu wylądujemy. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale budowałam to rakietę naprawdę dużo czasu. Więc dobra, lecimy z tym. Co? A żeż tak wolno? Co? Serio, te owiewki się nie trzymały? No dobra, naprawiłem i teraz startować już można. Dobra, najpierw sobie zaplanujmy, co ma się teraz wydarzyć. Najpierw to ma się odłączyć. Potem to. Czekaj, nie. Usuń to. I teraz razem z tym mają się te panile rozłożyć. Potem to i od razu te nogi. Oh my god, oh hell no. Dobra, no. Trzymajcie mnie. Dobra, nieważne, to nie było tematu. Po prostu lecimy. Ha? Bum. Dopiero teraz mi się przypomniało, że ja mam włączony Infinity Fuel z tym debilem. Ale no dobra, nieważne, nie było. Nie było nic z tych rzeczy, nic nie widzieliście. O, maga! Ale teraz po co poszło? Weź czas. I don't like this. O, dobra. Nie. A to jest ten satelita. To są te mini sondy. Czyli weź się połącz z jedną z nich. Czy nie Focus, tylko Switch. A. Ogólnie to one tak wyglądają. No i nic szczególnego nie potrafią zrobić. O, te sondy są tylko takie wyznaczniki terenu, tak jakby, więc...
No i teraz end navigation. A właśnie, musisz teraz switch. O właśnie, Boże, co ja robię? Teraz trzeba to gówno odpiąć. Mówiłem, że to się odłącza. My sobie to teraz zniszczymy, żeby to mi świata nie zaśmiecało, że tak powiem. No i już od razu to możemy odpiąć, bo... No i dobra, no i teraz można Infinity Fuel włączać. Rozłożyć nóżki. Usuń to. No i dobra, od razu RCS-y włącz. I ten silnik. No i dobra, jak ja... Ja tak powiem, wyloduję, zaczekajcie chwilę. Dobra, już wróciłem i właśnie tutaj sobie teraz czekamy. Dobra, przyspieszmy sobie trochę czas, bo to jest głupie trochę. O, maga, ale mnie wywaliło. Nie gadę, że się z satelitą spotkam. Pas mi bez jaj. Dobra. Już powoli zacznę aktywować silnik. I teraz ciśnij na maksa pytę zwaloną. O, już coś za wysoko. Czyli zrób tutaj taką, zrób tu strefę. Dobra. Jest, mamy to. Teraz weź popraw trochę lot RCS-ami. 40 jakoś ten, to ja sobie teraz trochę tutaj... Zniżymy ten lot na wysokości jakoś... czekaj, bo... No, powyżej 50 to już muszę trochę zwolnić. Przyspieszmy czas razy 3, bo nie będę tutaj czekał, no. Jesteśmy bardzo nisko. A czy już prawie się zabije? Czekajcie, bo ja miałam cheat No Collision Damage. Więc wyłączmy sobie to. Teraz ty muszę być tak ostrożny. Sądzę, teraz wszystko tu może mnie zabić. Wszystko. Sądzę, wszystko mnie tu może zabić teraz w tej grze. Jak się zestresowałem. Oh fuck me, oh my god, oh no. Dobra. Dobra, weź, bo nie wytrzymieć, no. Nie wytrzymieć ja. Ląduj. Co? No dobra, w końcu się udało mi wylądować. Tymczasem teraz bym odpiął kapsułę. O! Ale dobra, nieważne. Jak, póki już tu jesteśmy, my jesteśmy, czekaj, daleko od tych sąd? Bo bardzo daleko. No więc niestety z sądami się nie spotkamy. Bardzo wielka szkoda. Czekaj, włącz RCS-y, zrób tak i zrób tak. Ej, czekaj, nie gadaj, że to będzie tak latało. Ej, ale to jest zarąbiste. Sonio, what you did.
Nie. Dobra, ja cofnąłam się w czasie. Nie, to nie jest cheat, tylko to w ustawieniach jest, że można się w czasie cofać. Bum. Schowaj nogi i wyłącz silno. Dobra, czekaj. Teraz lecimy i... Ile to już ten film trwa? Bum. O, my God. 10 minut. Dobra, hamuj tym gównem. Nie mogę się wywalić, bo jak się wywalę, to już się wspomnę. Nie tak do końca po mnie, no tą rakietą by było już po mnie. Czyli taką, gdzie nie ma tych nóg do lądowania, to by już byłoby dawno po mnie. A! Dobra, wyłącz RCS-y. No i teraz na chillu. Muszę sobie naprostować na ziemię. Navigate. Nigadystu. Dobra. No nie gadaj, no nie. Serio posrało tą grę. Nie no, zaraz ta gra przegięła. Bum. Oh my god, no bro. Boże, Boże, Boże. Włączony, dobra. A teraz manewration. Negative. Skręćmy sobie może w tą stronę, bo może mi się w tą stronę chce. Dobra, czas jest na zerówce, więc... Nie! Dobra, czekaj, uda się? Dobra, jest git. Co? Czy wy umiecie to zrozumieć, bo ja nie? Co? No okej, można już odpinać kapsułę, no chyba, że jakimś debilnym trafem lot mi się nie zmieni. Więc teraz włączmy sobie od razu cheaty. Infinity Fuel, No Gravity, Mr. Bombastic, No Collision Damage. Wyłączmy sobie może No Hit Damage, a w sumie nie, włączmy. Mr. Bombastic, Bomba Fantasta, I am the trick, other Simba Ballast. Czekaj, bo tak i tak o. Bo ja jestem skierowany w tą stronę, to ja muszę być o tak o. Shodio dadaje. Dobra, lecę. Lecę. Tu jestem, jakby ktoś nie wiedział. End navigation. Juu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 u
Mister Bombastic, bomba fantasta. I am the trick, a na simpa balasta. Mister Bo... I co się stanie, jak teraz tarczę odepnę? Bomba fantasta. I am the trick, a na simpa balasta. Mister Bombastic, bomba fantasta. I am the trick, simpa balasta. W prawdziwym życiu bym już zdech. Cofnij się o 30 sekund, Mister Bombastic, bomba fantasta. I am the trick, one simpa balasta. Mister Bombastic, bomba fantasta. Dobra. Lecisz, panie Pawle, lecisz. O, maga! Ile stopni już jest? Mister Bombastic, bomba fantasta. I am the trick, one simpa balasta. A to jest bez sensu, bo odpięta tarcza, która jest takim przy mnie, no... To wygląda, jakbym się zesrał tą tarczą. Dobra, nieważne. Weź tą tarczę. Destroyuj ją. Musimy teraz naparzać w przycisk spadochron. A, przyspiesz przez czas.
Sorry, da No, come on, bro, come on. No, kliknij się. Oh my god. Oh no. O. Ty. No jak to bezpiecznie? No, w prawdziwym życiu już bym dawno by zrobił. Więc, no niestety. Ale no, recover debris, no i zamknij. A dobra, dalej filmik jest. Okej, nie wiem, czy widzieliście, ale tu mamy stację kosmiczną. Wiem, że to wygląda trochę januszowo, no ale okej. I patrz, tu mamy IRCS, no i tutaj są panele. Otoć, nie wiem, czy o tym widzieliście, ale grałem ostatni raz temu, to panele były dosłownie niezniszczalne. Można było się przewracać na nich, robić co się chce. Ale patrzcie teraz na to. Mr. Bombastic, bomba fantasta. I am the trick and simple balasta. Mr. Bombastic, bomba fantasta. Oh my god. Mr. Bombastic, bomba fantasta. I tu mieliście właśnie podstawową rzecz, czyli... czyli to po prostu była rakieta ewakuacyjna, czyli to, co tym teraz latam, a to jest teraz sonda. Do lądowania na innych planetach. Te RCS-y w tej sondzie są tak średnio... Mr. Bombastic, bomba fantastic. Co? Czemu ja się wnuklipowałem w TT? Czekaj, nie, bo to coś nie tak tutaj poszło. Się dosłownie wnuklipowałem w TT. Ale nieważne, dajmy na to, że zadokowałem. Jakby co, taki protip, dokowanie to jest łączenie. Teleskop Hubble'a. Snitch tu. On ma takie fajne silniczki. Oczywiście panele też są składane i niezniszczalne. No i tutaj jest ten cały teleskop. A właśnie, miałem wam jeszcze pokazać satelitę księżycowego. O. Tak on wygląda. Brr. Śmiesznie. Dobra. No i Voyager 1. Snitch tu... Wiem, wygląda debilnie. Nie musicie mi tego mówić, bo ja wiem. Ta sonda jest taka sus... No dobra. Exit to Space Center. No i w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Suba zostaw, bo będzie mi miło. A jeśli nie zostawisz, będzie mi źle. Zachoruję. Już tak szak jestem chory. Więc no, po prostu suba zostaw tak, żeby wiedzieć, jakie dalsze filmy będą. I filmik ma tytuł Lądowanie na Księżycu. Dobra, więc zakończymy ten filmik klaśnięciem.